Dostaliście poprzednim razem dwa odcinki w cenie jednego. Tak być nie może. No. Największym plusem tej broni jest to, że siła odrzutu na nich działa, tak jak na nich działa. Przynajmniej jeżeli właściwie zastosuje to wszystko. No nie strzelaj do mnie, strzelaj do niego. No. Dalej. Co? Nie, halo! Nie przy tych przeciwnikach! Weź to. Gość był przez chwilę niezniszczalny. Kurwa, szkoda, że ja przez chwilę nie mogę być niezniszczalny. Co się dzieje? Co się dzieje? Rozumiem, że mam od nowa sobie wszystko dobierać. Tak. Jest to. Może są jakieś inne omijania tarcz. No oni nie mają tarcz. Dobra. Wszystko się zgadza. Zmieniłem zdanie, celność może się przydać. Źle rozumieją celność. Ich zdaniem kula ma prawo szybować, gdzie kurwa chce. Stabilność. Daj to. Zrobimy w ten sposób. Zobaczymy, czy to mi coś pomoże. Na pierwszy rzut oka to pomogło. Nie obaj naraz. Kurwa no. Ta broń ma mieć jedno zadanie. Ma ich odpychać, kurwa. Jak blisko do nich muszę podejść, żeby ich odepchnąć tą bronią? Nie mam już medirze. No. Kończę. Od razu mi zabiją tą liarę. Głupią. Miałaś tylko rzucić kulkę. Ja cię zaraz przegrzeję. Kurwa no. Przecież... ten rodzaj przeciwnika, no. Wystarczyłoby, żeby tak głupia...
żeby mi rzuciła kulkę. Ja nic więcej nie chciałem. Rzuć kulkę, idź sobie. Gdzie chcesz? Rzuć tam teraz kulkę na przykład. No średnio ich to w ogóle obchodzi. No dobra. Ojejku, skurcz. Stop, stop, stop. Nie. Nie, spróbuj tą. Okej. A ja wzmocnię sobie tarczę. Dobrze. Jeszcze jeden. Teraz trzeba będzie uważać. Tak mocno uważać. Dobra, zapisałem. No. Dobrze. Nie, nie przyklejaj się kurwa tutaj do ściany. Traciłem w ogóle możliwość komentowania tego wszystkiego. Za bardzo się skupiłem na grze. Nie daję rady, po prostu, no. Dobra. Jakoś poszło. Gdyż strasznie mnie denerwuje to, że nie mogę od razu walczyć z tymi pełzaczami. Tylko muszę poczekać, aż one wstaną. To jest najgłupsze, co można było wymyślić. Okej. Okay. Okej. Dobra, w końcu ktoś wstał. Znaczy jest zainteresowanie. Moimi plecami też, jako kuźwa celem do strzału. Wow, kto go tak zabił? Bardzo ładnie. No i co teraz? Teraz nie jesteś taki cwany. O. Będę miał wybór. Czy ocalić, czy zabić. Czy dać życie, czy upierdolić. Jestem wolna. Nie? Ja tak myślałem. Chyba powinnam ci podziękować za uwolnienie mnie.
Jak znalazłaś się wewnątrz tego czegoś? Nazywam się Shiala. Służę, służyłam matce Benezji. Wspierałam ją, gdy sprzymierzyła się z Sarenem. Benezja przewidziała, co zdobędzie Saren. Pragnęła go sprowadzić na łagodniejszą ścieżkę. Lecz Sarenowi trudno się oprzeć. Zagubiła się. Chcesz powiedzieć, że Saren potrafi kontrolować umysły? Jako, czy ja naprawdę muszę... Benezja nie doceniła Sarena, tak samo jak ja. Uwierzyłyśmy mu. Siła jego wpływu jest niepokojąca. Benezja chciała zawrócić bieg rzeki i została porwana przez jej nurt. Matki Asari to jedne z najpotężniejszych istot w całej galaktyce. Jakim cudem jedna z nich poddała się kontroli Sarena? Saren ma statek. Ogromny okręt wojenny. Nazywa go Suwerenem. Statek ten pozwala mu dominować nad umysłami popleczników. Przestają się opierać. Ulegają. Ten proces jest subtelny. Może trwać dni, tygodnie, ale w końcu się wypełnia. Byłam niewolnicą, gdy Saren przywiózł mnie na tę planetę. Używał mojej biotyki, by komunikować się z Torianem, by poznać jego tajemnice. Saren zaoferował mnie na wymianę. Poświęcono mnie, by przypieczętować sojusz. Saren dość łatwo zdradza swych poddanych. Szybko też zdradził samego Toriana. Gdy zdobył to, czego chciał, kazał Geton go zniszczyć. Saren wie, że próbujecie odszukać kanał. Wie, że idziecie jego śladem. Zaatakował Toriana, żebyście nie zdobyli szyfru. Co to takiego ten szyfr? I po co on Sarenowi? Nadajnik na Eden Prime wywołał u ciebie wizję. Ale wizje niejasne, pogmatwane. Przeznaczone dla proteańskich umysłów. Aby je zrozumieć, musisz myśleć tak jak proteanie. Musisz zrozumieć ich istotę, ich kulturę, historię. Torian pojawił się zanim proteanie zbudowali to miasto. Obserwował i studiował ich zachowanie. Kiedy ginęli, pochłaniał ich. Stawali się jego częścią. Potrzebuję jasnych odpowiedzi. Gdzie jest szyfr? Szyfr jest istotą Protean. Nie można go opisać ani wyjaśnić zasad jego działania. To mi nie odpowiada. Jakby opisywać kolory istocie, która nie ma oczu. Aby zrozumieć, musisz mieć dostęp do endemicznej pamięci przodków. Do perspektywy rozciągającej się na tysiące generacji Protean. Wyczułam pamięć przodków, szyfr, gdy złączyłam się z Torianem. Takiej wiedzy nie można się wyuczyć. Ona po prostu istnieje. Potrzebny mi ten szyfr. Istnieje pewien sposób. Mogę przekazać wiedzę z mojego umysłu do twojego. Proszę spróbować się odprężyć, komandorze. Oddychać powoli, głęboko. Zostawić swoją fizyczną skorupę. Pochwycić nie można było tak od razu. Wszystkie działania odbijają się echem w całej galaktyce. Każde uczucie musi dotknąć ducha innych istot. Inaczej idea zginie. Wszyscy jesteśmy połączeni. Każda żywa istota zjednoczona w jednym wspaniałym bycie. Otwórz się na wszechświat, komandorze. No, no teraz robię. I już, i jest. To tyle, koniec przedstawienia. Przekazałam ci szyfr. Proteańskie wspomnienia. Nie zauważyłem. Są teraz częścią ciebie. Wiesz tyle, co Saren. Co to było? Shepard, wszystko w porządku? Widziałem coś. Chociaż nadal nie ma to sensu. Przekazałam ci wielki dar. Doświadczenie całego ludu. Twój umysł musi przyswoić te informacje. Powinniśmy zabrać cię na statek. Przepraszam, jeśli sprawiłam ci ból. To było konieczne.
Potrzebujesz szyfru. Z czasem pomoże ci zrozumieć pochodzące z nadajnika... Mam wrażenie, że w momencie, gdy myśmy widzieli to, co widział Shepard, to ta pani robiła bardzo złe rzeczy z nami. Nie mogę tu dłużej zostać. Niegdy Saren szuka kanału. Życzę powodzenia. No właśnie, to jest najważniejsze. Sarena, zanim odnajdzie kanał. Jeśli chodzi o mnie, zostanę z kolonistami. Niezmiernie mi wstyd. Zrobię co w mojej mocy, żeby im pomóc i ochronić przed niebezpieczeństwami. To miło z twojej strony. Nie mogę w to uwierzyć. Jonk uważa, że dostaniemy wystarczająco dużo pieniędzy na nasze potrzeby. Udało ci się, Shepard. Nie wiem, jak ci dziękować. Widzicie? Zabiłem tylko paru, nikt nie ma te mi za zł. To miło z ich strony. Początek z getami był fajny. Roślinki były fajne przez pierwsze 5 pokoi. A dostałem ich 25. Trochę wiecie, no to trochę nuży. Jakby nie było. Idę w dobrą stronę. Normandia. Tak. To co? To idziemy dalej. Kolejna część wszechświata została uratowana przez nas. Nikt inny nie dałby rady tu przyjść i zacząć strzelać. Na pewno nie armia. Ona ma ważniejsze rzeczy do roboty. Na przykład siedzenie na dupie. I co teraz? Co teraz będą chcieli, żebym zrobił? No. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces Co się stanie w środku? Wyglądasz blado. Odczuwasz skutki uboczne szyfru? Po prostu potrzebuję trochę czasu, żeby szyfr zadziałał. Być może będę mogła pomóc. Jestem ekspertką od protean. Jeśli połączymy nasze świadomości, może uda nam się odnaleźć w tym wszystkim jakiś sens. Chwila! Połączenie świadomości, tak, już to wiem. Nigdy więcej nie będzie mi mieszał w głowie. Dość mam tych wszystkich wizji. No. Rozumiem twoją niechęć, komandorze. Chcę tylko pomóc ci je wyjaśnić. Tak, na Być pewno. Może to jedyny sposób, żeby powstrzymać Sarena. Czy ja mam jakikolwiek wybór? Nie ma dużo czasu. Mam wrażenie, że nie mam. Może tu na dole chodziło o to, że nie. Nie mam wyboru. Ale coś mi się nie podoba. Wcale to nie po... Wcale bym tego nie widział, jakbym kliknął co innego. To było niesamowite. Cały ten czas, wszystkie badania i nawet nie przypuszczałam. Przepraszam, te obrazy były tak wyraźne. Nie sądziłam, że to przeżycie będzie tak intensywne. Masz niezwykle silną wolę, komandorze. Inny człowiek na pewno by sobie nie poradził. Jak, bo jestem specjalnym człowiekiem. Przejdź do rzeczy, co widziałaś? Nadajnik na Eden Prime musiał być poważnie uszkodzony. Brakowało dużych fragmentów wizji. Dane przekazane do umysłu komandora są niekompletne. Jaki jest nasz następny ruch? Udało mi się zinterpretować dane przekazane przez twoją wizję. Czegoś jednak brakowało. Saren na pewno posiada brakujące informacje. Może znalazł inny nadajnik. Jeśli znajdziemy brakujące dane z twojej wizji, będę mogła... Przepraszam. Połączenie jest męczące. Muszę odpocząć. Mnie nie zmęczyło. Skończyliśmy. Rozejść się. Przesłałem raporty z Feros, komandorze. Połączyć pana z Radą? Nie. Nie ma potrzeby. Tak jest, sir. Kiedy on się nauczy. Też mam wizję. O, to jest wizja końca odcinka.